Nara otrzymała dwie nowe rośliny do swojego mieszkania. Każda z roślin rosła w stałym tempie, to pewnie jest ważne, w stałym tempie. Wysokość w centymetrach pierwszej rośliny jako funkcji czasu w dniach od jej otrzymania przedstawiono za pomocą następującej tabeli wartości. Czas, wysokość, czyli to jest pierwsza roślina. Pierwsza roślina. Wykres wysokości w centymetrach drugiej rośliny jako funkcji czasu w dniach od jej otrzymania przedstawione poniżej. Poniżej to znaczy tutaj, czyli tutaj mamy druga roślina, to jest druga roślina, druga roślina. Tu mamy wykres. No i teraz mamy odpowiedzieć na takie pytania. Która roślina była wyższa, gdy Nara je otrzymała i która roślina rosła szybciej? Więc popatrzmy sobie najpierw może na ten wykres. Czyli tu mamy czas w dniach, tu mamy wysokość rośliny. Więc tutaj łatwo powiedzieć, jaka była roślina w chwili jej otrzymania, prawda? Bo to jest tutaj, tu jest ten punkt i to jest ile? No 30 cm, prawda? Tu jest wysokość. Czyli ta roślina miała 30 cm, prawda? W chwili otrzymania. W chwili otrzymania. No i teraz jak szybko rosła? No to trzeba popatrzeć. Znaleźć może sobie tutaj jakiś, o tu wydaje się, że jest dosyć dobry punkt o współrzędnych całkowitych. Może nawet ten będzie lepszy. Tak, powiedzmy, że ten tutaj. Czyli ten punkt, wydaje się, że on ma współrzędne całkowite. Czyli tak, czyli to jest 10 dni, czyli interesuje nas szybkość wzrostu, czyli w centymetrach na dzień, czyli to jest 10, musimy podzielić przez 10 dni. A ile w tym czasie urosła ta roślina? No od 38 minus 30, prawda? Na początku była 30, tu jest 38, czyli to jest 8 dziesiątych, czyli to jest 0,8 centymetra na dzień. No dobrze, czyli mamy, o drugiej roślinie wiemy już wszystko. Rosła, miała 30 cm w chwili otrzymania i rosła 0,8 cm na dzień. Wróćmy teraz do tej tabelki. No i co z tej tabelki możemy odczytać? Aha, tutaj wiemy, że rosła w stałym tempie, czyli powiedzmy tutaj minęło 5 dni, prawda? A przyrosła nam w tym czasie od 34 do 36 cm, czyli 2 cm. Na 36. Wobec tego na jeden dzień przyrastała ile? 2 cm podzielić przez 5 dni. Prawda? Wobec tego to jest 2 piąte, czyli 4 dziesiąte cm na dzień. No i widzimy, że możemy tu sprawdzić jeszcze, że tu po następnych 5 dniach urosła znowuż 2 cm. Więc rzeczywiście te dane zgadzają się z tym, że rosła w stałym tempie, czyli rosła w tempie 0,4 cm na dzień. No dobrze, czyli szybciej rosła druga roślina, prawda? Bo ta 0,8, ta 0,4. Teraz w jakiej wysokości była pierwsza roślina w dniu otrzymania? No skoro wiemy, że rosła 0,4 cm na dzień i po 10 dniach miała 34, czyli co? Zróbmy może taką tabelkę, prawda? Czyli po 10 miała 34 i wiemy, że na każde 5 dni ubywało jej 2, czyli tu miała 32 po 5 dniach i po jeszcze, czyli minus 2 i minus 2, prawda? 2 cm na 5 dni, czyli tu miała 30. Czyli w chwili otrzymania ta roślina miała 30 cm. 30 cm. Czyli innymi słowy, w chwili otrzymania obie rośliny były tak samo wysokie. Czyli obie rośliny były tak samo wysokie i szybciej rosła druga roślina. Sprawdźmy rozwiązanie. Obie rośliny były tak samo wysokie. Szybciej rosła druga roślina. Sprawdzamy. Wspaniale. No i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.